Cześć, dzisiaj zajmiemy się laptopem od Acera. Jest to model Aspira 7730G. Laptop ze zgłoszeniem uszkodzonego dysku i taśmy od matrycy. Tak. Tak więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tak, uszkodzoną taśmę już widać. O, teraz wzięło i działa. I się naprawiło, tak? I faktycznie jest komunikat, że nie widzi dysku. Sprawdźmy, czy dysk jest widoczny w BIOSie. Z tą taśmą to może być tak, że taśma po prostu się poluzowała przy matrycy, jeżeli komputer był demontowany czy coś. Zobaczymy. Dobra, najpierw wejdziemy do BIOSu. Ja nie będę przybliżał kadru, tak? Jest to bez sensu, uwierzycie mi na słowo. Dysk jest widoczny. Jest to wódek 320-gigowy. Botowanie jest trochę źle ustawione. Nie chcesz przeliczyć. Aczkolwiek... Nie jest to... Znaczy, kolejność była zła, aczkolwiek powinno trafić koniec końców na ten dysk. No i cóż. Zapamiętajmy ustawienia. Sprawdźmy to raz jeszcze. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie widział dysku, ja go wyjmę. Oczywiście to już będzie ciągle nagrane. I podłączę go do swojego komputera, tak aby sprawdzić, co na tym dysku jest, czy on w ogóle jest widoczny i tak dalej. Ewentualnie sprawdzimy jego kondycję. Dobra, dysk w dalszym ciągu niewidoczny. Dysk jest to rzecz, którą zajmę się w pierwszej kolejności. Pomijając póki co taśmę matrycy, gdyż no, dysk... Jeżeli mamy oceniać, co bardziej uniemożliwia korzystanie z tego komputera, no to jednak dysk, tak. Taśma, nawet jak ją jakoś tam tą matrycę ustawimy, to będzie chodziło. Dobra. Jeszcze IDE. Chyba. A nie. Coś mi się przewidziało. OK, dysk na złączu SATA. Ja w sumie komputera nie będę stąd odkładał. Teraz sobie wezmę kabelki. Co bym mógł odłączyć? Na razie myszka nie będzie mi potrzebna. Dobra, jeszcze prąd. Kabel. Dysk sobie przełożę na bok, żeby mi nie przeszkadzał. Kurde, muszę go jeszcze zdemontować z kieszeni, gdyż mi się... Chociaż... Może po prostu szybciej będzie zmienić kabel. Poczekajcie. Kable gdzieś były. Ale już ich nie ma.
Dobra. Dysk sobie położę gdzieś, żeby był w miarę stabilny. Tak wygląda moja konstrukcja. No dobra. A teraz... Nie no... A, no dobra. Działam myszką, która jest odłączona. Wszystko mi wykrywa. Słuchajcie. Cyk. Znaczy może nie tyle wszystko. Dane jakieś tam są. Ale już dysk systemowy się nie otwiera. Tak więc... Sprawdzimy ten dysk HD Tune'em. Cyk. To ma być dysk. Dobra, bo ja też mam takiego WD-ka. Też 320 giga mam w kieszonce. Więc sekundę. Zrobię teraz to, czego się robić nie powinno w czasie pracy. Dysk nie powinien fruwać na lewo, na prawo. O. Kąty pracy to 90 stopni, no ale... Taka sytuacja wynikła. Gdzie? O, tu. Cyk. Cyk. Gdzieś tu kiedyś pamiętam, taka przydatna opcja była, no ale nie, no dobra, dysk się skanuje, słuchajcie, więc my na chwilę obecną możemy się przenieść z powrotem do Acerka. Demontujemy sobie matrycę, bo to będzie najszybsze. Zobaczymy, czy taśma dobrze tam siedzi. No, bo to być może oszczędzi dla klienta trochę wydatków, tak? Taśma fakt faktem nie jest droga, aczkolwiek moja robocizna już coś tam kosztuje. Chociaż spoko, też nie jestem drogi. Tak mówią. No. A, no i tego typu uszkodzenie bywa też, chodzi mi o to uszkodzenie związane z zanikiem obrazu, bywa też, kiedy rozsypie się gniazdo na matrycy, czy w matrycy. No, fakt, ja teraz mówię o rzeczach, które się zdarzają bardzo rzadko, ale warto to wypróbować, tak? Biorąc pod uwagę, że matrycę chyba mam taką, tak więc lepiej sprawdzić niż zamówić. I później, no jednak, pluć sobie w brodę, że miało się możliwość sprawdzenia wszystkich innych możliwości. Się tego nie zrobiło, no i kupsko wyszło. Skan dysku, fakt, że na razie to malutki procent jest zrobiony, jak na razie bez błędów. Dobra, teraz sobie odświeżmy. O, dobra, do środka.
tym. Łatwiej byłoby zdejmując górę, ale nie za bardzo mi się chce. Tylko po to, żeby sprawdzić matrycę. Tak więc może uda się nam w ten sposób. Sekundę. O, proszę. Trochę gimnastyki i zeszło. Ok. Więc tak, teraz zerknę. Może wystarczy. O, proszę. Wystarczyło dotknąć. Odkręcę sobie samą matrycę. No, wszystko wygląda dobrze. Chyba jeszcze tak, matryca chyba jeszcze nigdy nie była demontowana. Czy inaczej, taśma nie była odpinana. Tak więc uszkodzenie taśmy jest wielce prawdopodobne, ale spokojnie, nie dajmy się zwariować. Gdzieś tu, a tutaj jest gniazdo, ok. Zaraz zobaczymy, niech się odpali. Świetnie, cyk. Nie no, tutaj w miejscu złącza na matrycy, wszystko jest ok. Co gorsza, wszystko jest ok. Kiedy ruszam, tak więc. Ej, wypiąłem zasilacz. No co zrobić? Co zrobić? Zasilacz nie jest oryginalny, tak więc no. Wiecie co? Ok. Być może coś nie łączyło, aczkolwiek nie będę na tyle optymistą.
póki co działa, tak? Na chwilę obecną, tak jak mówiłem, wedle priorytetów skupię się na uruchomieniu dysku twardego. Zobaczymy. Może faktycznie coś nie łączyło. Jak już mi się uda uporać z dyskiem, na HDTune ciągle wynik pozytywny. Czekajcie. No, powiększę, kurde. Nie ma tu full screena niestety. Aczkolwiek musicie mi zaufać na słowo, jeżeli tego nie widać. Tak więc, no cóż, póki co pozostaje mi po prostu no, poczekać, aż test się skończy. No i zobaczymy. Tyry, sobie polatać. Będę musiał później go chyba odpalić przez kieszeń, bo już nie wyświetla mi parametru w zakładce od zdrowia, tak to jest nazwane, tak więc no chciałbym zobaczyć, tak, co tam jest wykryte do tego dysku, ale tak jak mówiłem, najpierw niech się skończy skanowanie, później sobie postaram się odczytać ten log, który mi no, da więcej informacji na temat dysku, ilość startów, stopów i tak dalej, i tak dalej. Tam jest ogólnie jego kondycja podana, którą sprawdza program. A na koniec, jeżeli wszystko będzie ok, przejadę to jeszcze HDD regeneratorem. Wtedy sformatuję partycję, która spróbuję sformatować partycję, która nie działa, czyli partycję systemową. Wgram system, potestuję. Jeżeli wszystko będzie ok, obejdzie się bez zakupu nowych gratów, z czym klient, że tak powiem, no liczył się, bo gdzieś tam przeczytał coś w internecie, tak, że taki komunikat to dysk uszkodzony. No jak na razie wszystko wskazuje na to, że dysk jest w dobrej kondycji, tak więc, znaczy w dobrej, dysk działa i w początkowych sektorach, znaczy początkowe sektory nie są uszkodzone, gdzie najczęściej te uszkodzenia bywają, które mają wtedy wpływ na rozruch, tak? Tak więc wydaje mi się, że uda nam się przynajmniej jeden podzespół z dwojga podejrzanych przez klienta oszczędzić. Na pewno nie będziemy go wymieniać, ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy jak wyjdzie cały serwis urządzenia. O, na dwoje babka wróżyła. Może akurat coś mu się teraz przewidziało i działa, a zaraz przestanie. Ok, to tyle. Dzisiaj tak pobieżnie, ale jakoś nudno, chciałem coś nagrać. Tak więc dzięki za uwagę. Do następnego. Łapka w górę, subskrypcja kanału, czy co tam, jeżeli chcecie być na bieżąco. Jak widzicie, na laptopie udało się postawić system. Powiem tylko, że bez problemu wszelkie testy, jakie wykonałem na dysku, przebiegły pomyślnie. Dysk jest w dobrej kondycji, nic się z nim nie dzieje. Tak więc podejrzenie klienta było mylne. Z tym, że po zainstalowaniu systemu zainstalowałem jeszcze sobie Everesta po to, żeby mieć czujki temperatury z odpowiednich komponentów komputera. Głównie chodziło o procesor i o kartę graficzną, gdyż w tym modelu lapka jest zewnętrzna grafika GeForce 9600 i te temperatury no, wyglądają słabo, tak? Bo procesor na obu rdzeniach, znaczy na dwóch rdzeniach kolejno wygląda w spoczynku, co ważne. Na chwilę obecną 69 stopni i 74 stopnie. Dioda układu GPU 75 stopni. Dysk twardy 42 stopnie. Dysk twardy to akurat no nic się nie zmieni, tak? Może być jeszcze trochę cieplejszy, bo nałożę obudowę, teraz jej nie ma. Więc będzie gorsza cyrkulacja powietrza. Te temperatury ciągle się utrzymują, tak? 72, 73, 75 i 42. Dlatego ja komputer teraz rozbiorę i zajmę się chłodzeniem. To będzie już w pełni wykonany serwis, całe sprawdzenie, konserwacja układu.
instalacja systemu z licencji, którą miałem na komputerze, to będzie koszt 200 zł. Tak? Tak. Sprawdzenie dysku, system, programy i konserwacja układu chłodzenia. Kieszeń mi odeszła, gdyż nie była przykręcona, to było do dysku, było tylko po to, żeby dysk mi nie wypadł. Dobra, jak to tutaj idzie? Dobra, tym sobie nie pokręcę. Ale tym już jak najbardziej. Stanę, żeby wszystko lepiej widzieć. Was trochę przesunę, żebyście też widzieli, żebym wam nic nie zasłaniał. Tak. Mam nadzieję, że będzie ok. Czekajcie, układ chłodzenia tutaj być może będzie dostęp. No proszę. Ale by było. Ale jeszcze nie ma co się cieszyć zawczasu. Dobra, ten termopad nadaje się już do wyrzucenia. No, na chłodzeniu jest konkretnie, aby dało się je wyjąć bez demontażu komputera, znaczy dolnej obudowy. Wtedy wam pokażę, jak to wygląda. Oj, chyba niestety, chyba się za szybko ucieszyłem.
śrubka, do której nie dojdę. Sobie mógłbym zdjąć wentylator. Zobacz. Może być tak, że przez to kombinowanie, szukanie szybszej drogi, po prostu zrobię to wszystko naokoło, bo koniec końców i tak będę musiał wyciągnąć wentylator. Ale może nie. Będzie to taka wiedza na przyszłość, czy można to potraktować jako po prostu inwestycję. Ten czas być może kiedyś się zwróci przy następnej robocie, przy tym samym komputerze. Nie wiem, czy widzicie, czekajcie, o, tutaj jest obiektyw, widzicie, trochę kurzu już jest na samej obudowie, ale to pikuś. To, co się dzieje tutaj. Tak, czekajcie, czy da się z... Nie, wiecie co, to chyba się jednak mija z celem. Gdyż w radiatorze widzę, że to są rurki. Tam zapewne jest w środku gaz. O ile jeszcze jest. Zobaczymy po wymianie termopada. Te zostawię, bo są w dobrym stanie. I po wymianie pasty na procesorze. Gdyż gaz, który jest w tych rurkach, po prostu jest odpowiedzialny za przewodnictwo temperatury, odprowadzanie w tym przypadku. No i jeżeli tego gazu tam nie ma, to komputer będzie się przegrzewał, tak? Bo 70 stopni i w górę, gdy komputer jest w spoczynku, no to jest trochę za dużo, nie ma jednak co gadać. Zobaczcie. Widzicie? Czysto nie jest, ale komputer ma już swoje lata. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy on był w serwisie kiedyś, czy nie. A, problem z taśmą chyba się rozwiązał. Taśma musiała nie łączyć, gdyż no, od wczoraj ani razu mi się nic z ekranem nie zdarzyło, a zamykałem, otwierałem klapę, podnosiłem go za tą klapę, no, przeróżne rzeczy, takie nawet używałem go tak, znaczy traktowałem, jak się traktować nie powinno, bo komputera, znaczy żadnego laptopa nie powinno się podnosić za klapę matrycy, tak? Bo to tam może spowodować wiele innych uszkodzeń, nie tylko uszkodzenie taśmy. Ale no, żeby przetestować, niestety czasami trzeba się posunąć krok dalej. I jak na razie jest ok. Tak więc nie naciągajmy klienta na koszty. Spróbujmy to zrobić bez wymiany sprzętu. Czekajcie, zobaczę, to klawiatura pewnie się wyjmuje. Tak, klawiatura się wyjmuje. Czy ja już z dołu wszystko wykręciłem?
Aha, to będzie gruby demontaż. Żebyście wiedzieli, jak mi się nie chce. Nie chcę, ale za to biorę pieniądze. Niby mógłbym tego nie nagrywać. Dmuchnąć kompresorem, wydmuchałby większość tego syfu, który się tam zgromadził. Ale niestety dmuchanie kompresorem, słuchajcie, mówię zwłaszcza do tych z was, którzy mają mniejsze pojęcie trochę. Samo dmuchnięcie kompresorem nie wymieni wam pasty termoprzewodzącej ani zniszczonego już termopadu, tak? Widzę, że kończy mi się bateria. Nie wiem, czy nie będziemy robić filmiku na dwa razy. Teraz to już na trzy w sumie. Kurde, muszę sobie wymyślić jakieś inne miejsce do podpinania opaski, bo przeszkadza mi coraz częściej.
Wiecie co? Tak. Powiedziałem, że mi się nie... Jego, przepraszam. Że nie chce mi się go rozbierać, bo widać było od razu, że będzie przy nim dużo roboty przy demontażu. Ale w miarę im praca postępuje i tak sobie myślę w głowie, to może jednak i mi się chce. Ostatnio mało kiedy już człowiek babra się w dobrze zrobionym sprzęcie. Zobaczcie, to o czymś świadczy, tak? Duży komputer, duża konstrukcja, 17,3 cala. Matryca, tak? Ogólnie jest masywny. Kurde, no kawał maszyny. Zobaczcie, że tutaj jest naprawdę co rozbierać. Śrubek. Widzicie tutaj, tak? To. Z tych śrubek to bym chyba skręcił ze 3 nowe komputery. Oczywiście, zaraz ktoś powie, czekajcie, bo teraz muszę się troszkę skupić, żeby zrobić dobrze. Ktoś zaraz mi powie, że o co ty gadasz? Mniej śrubek znaczy lepiej. Okej, znaczy lepiej, ale wtedy, kiedy nie wpływa ten brak śrubek, oszczędność w rozwiązaniach konstrukcyjnych, na to, jaki ten komputer jest doznaje takich fizycznych, tak? Już nie mówię o używanie, ale jak go się weźmie do ręki, że on kuźwa nie trzeszczy, kurde, nie, a to mówię, nie trzaska. No, niebo a ziemia, o tak. Dobra. Zbliżamy się ku końcowi, gdyż oczywiście nie będę nagrywał skręcania komputera z tego względu, że kończy mi się bateria, o czym wspomniałem lekko wcześniej. W komputerze zostanie wymieniony termopad z rdzenia karty graficznej, z układu od karty graficznej. Pasta termoprzewodząca i ten termopad zostawimy chyba, bo ładnie wygląda. Więc nie powinno z nim być problemów. Ale wszystko się okaże w praniu, tak? Najważniejsze to przeczyszczenie tego komputera z fizycznego zabrudzenia. No i tak jak widzicie, chociaż nie wiem czy widzicie, bo dzisiaj aparat stoi trochę dalej, no ta pasta już jednak nie jest najświeższa. Sekundę, zaraz wezmę sobie kompresor, on powinien być coś tam nadmuchany. No i wąż mi się zaplątał. Dobra. Teraz moja ulubiona część, syf z radiatora na serwis. Jest różnica. Zapomniałem wam pokazać, jak było ubrudzone, ale wy chyba będziecie widzieli smugi kurzu, które wyleciały z żeberek radiatora, tak więc widzicie, że sam zabieg był potrzebny i nie będzie kosztował w ogólnym rozrachunku tak dużo. Przypominam, sprawdzenie dysku, rozwiązanie problemu z taśmą, instalacja systemu operacyjnego, antywirusa, programów użytkowych i konserwacja układu chłodzenia, 200 zł. Na tą chwilę to wszystko. Ja sobie biorę się do czyszczenia, do zmywania starej pasty. Później sobie to wymienię na nowe i przystąpię z powrotem do składania. Dzięki za poświęcony czas. Jeżeli filmik się przydał bądź podobał, łapka w górę, subskrypcja kanału i zachęcam do dyskusji pod filmem. Na razie. Ja Zapominalski. Jak widzicie, komputer jest już skręcony. Układ chłodzenia został przeczyszczony. I
odpaliłem 3D Marka, on już doszedł do testu procesora w celu podkręcenia obrotów i sprawdzenia temperatur, jakie panują teraz. Zobaczcie, przy obciążeniu te temperatury są mega, mega niższe niż ostatnio. Tutaj zeszło ze 20 stopni. Tak więc sukces. To tyle. Tak, zapomniałem, że jeszcze dołączę to, a jednak jakoś pamięć wróciła. Na razie.